Podszedł do mnie starszy pan. To było wtedy, kiedy skończyłem śpiewać Okudżawę po rosyjsku. Złapał się za serce i powiedział, że to najpiękniejsze, co słyszał od dawna. Artur Goc w studiu. A przed momentem opowiadał o jednym z koncertów. Witam serdecznie. Po rosyjsku, po angielsku, po polsku i ogromna trasa. Oxford, Londyn, w przyszłym roku Budapeszt. Będzie po węgiersku? No mam nadzieję, że się nauczę, tak jak po rosyjsku się nauczyłem. No to dziąć hojulań, czyli dziewczyna o perłowych włosach. O, tak jak Sebastian Karpiel-Bułecka na przykład. Tak. Wspaniale, nauczę się. Zaczęliśmy od koncertów, bo to jest ostatnio największe twoje przeżycie. Cieszysz się ogromnie tymi koncertami. Dzieje się coś niezwykłego. Pierwsza płyta, odrobinę niezauważona, ale ta następna, ten album z piosenkami satyrycznymi Agnieszki Chrzanowskiej, czyli Mężczyzna prawie idealny, już powoduje, że wszyscy chcą więcej. Więcej Goca. Dużo chcą, naprawdę. I premiera była na walentynki, Mężczyzna prawie idealny na walentynki. No i od tych walentynek było już ponad 60 koncertów, naprawdę, i w dużych miastach, i w małych, i w Polskim Radiu, na przykład w Gdańsku, w Olsztynie, w Piwnicy pod Baranami, Stany Zjednoczone. No naprawdę niesamowite, niesamowite, i przychodzi naprawdę bardzo różna publiczność, bo zarówno takie osoby, licealiści, ale też studenci, już ludzie w takim średnim wieku, ale też ludzie starsi, więc bardzo się cieszę, że jest taki duży wachlarz. A ja się bardzo cieszę, że mężczyzna rozumie kobietę, no bo ty śpiewasz piosenki satyryczne Agnieszki Chrzanowskiej. Zrozumieć kobietę, a jeszcze udowodnić, że to rzeczywiście tak jest, to jest ogromna sztuka. No najpierw Agnieszka zrozumiała mężczyznę, czyli mnie. No kobietom łatwiej, one potrafią być to... Być może. Być może, ale dogadaliśmy się świetnie. My się poznaliśmy w Radiu Kraków. Agnieszka miała tam audycję, zaprosiła mnie, żeby zagrać koncert i była zachwycona tym moim programem pierwszym. Potrafisz zinterpretować, chyba coś w tobie jest, że możesz zinterpretować jej przemyślenia? No być może, ale to na początku ona też tak rzuciła takie hasło, że to powinien być mężczyzna prawie idealny, że to byłaby kontynuacja tej pierwszej płyty, i tak się udało, że stworzyła cały album, nawiązując do mężczyzn, których poznała osobiście, niektórych. To mnóstwo przemyśleń. Mnóstwo przemyśleń, tak. A kto ci pomaga na koncertach najbardziej? Zespół, który towarzyszy? Nie wiem, Agnieszka Chrzanowska? Czy może jeszcze masz jakiś sposób na to, żeby przeskoczyła ta iskierka między tobą a odbiorcą? No to zawsze jest różnie, ale po prostu no, na tyle się koncentruję. Przed wiem, o czym są te piosenki. Poza tymi piosenkami ja też prowokuję do rozmów. Zaczepiam. Robię konkursy. Więc jest bardzo wesoło. Czasami robi wspólna zabawa po prostu. No tak, no bo koncert, no, może być też koncert poważny, ale te piosenki są na tyle kabaretowe, że ja staram się wciągać publiczność, żeby to nie była tylko moja działalność na scenie. To w czasie najbliższego koncertu będziesz miał okazję wciągnąć do zabawy absolutnie wspaniałą publiczność. To największe nazwiska teatru, filmu, sceny, Teatr Polskiego Radia również, no bo wielka gala to oczywiście gala wielkiego Splendora, tam wystąpisz, tam zaśpiewasz i tam, mam nadzieję, ze wszystkimi tymi wielkimi postaciami będziesz mógł cieszyć się radością przyznawanych nagród. No mam nadzieję, Artur Goc, już się nie mogę doczekać. Obecny narzeczony to jest singiel, tekst i muzyka Agnieszka Chrzanowska, a w poniedziałek wielka gala i śpiewa Artur Goc.